Aha! Czołem ludziska! Z tej strony Stanisław Azurowo-Włosy. Gramy dalej w The Witness! Czyli jesteśmy świadkiem różnych dziwnych akcji panelowych głównie. Moi drodzy, przede wszystkim zaczynamy od tego, że podziękowania dla was ślę za chinciory i za wskazuwencje. Mieliście rację co do jednej ważnej rzeczy. Czasami niektóre te mostki mają różne wyjścia. Zobaczcie, na przykład ten mostek, przepraszam, panele mają różne wyjścia. Na przykład ten panel ma dwa wyjścia po boku. Tu jeszcze był jakiś panel chyba, który miał, proszę bardzo, wyjścia po boku. Może, jeśli damy radę się pobawić tymi wyjściami, to znajdziemy na przykład jakieś sekretne ścieżki. Może uda nam się na przykład zrobić ścieżkę, która będzie tam dojdzie. Żeby na przykład móc zdążyć z tą czasówką, bo wydaje mi się, że biec tam będzie trudno. Ale zacznijmy się? Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistych, czyli chcielibyśmy dostać się tu i otworzyć sobie przejście tam. Tak, żeby po prostu mieć te drzwi otwarte, więc musimy coś zakombinować z tym panelem, żeby skończyć z tej strony. Więc na przykład pewnie będzie trzeba pójść w ten sposób. O właśnie, teraz zobaczcie. No normalnie, Transformers! Transformers Party normalnie. I jesteśmy przy wyjściu. I teraz możemy zająć się, proszę bardzo, to też moglibyśmy chyba jakoś dotrzeć. Możemy zająć się tym panelem. Proszę bardzo. Czy to będzie trudne, żeby otworzyć ten mostek? Czy niekoniecznie? Aha! Dobra, chyba tak. Tak mi się wydaje. Dobra. No, jestem szczęśliwy? Po części, ale... Wait, zaraz. Tu jeden kabel idzie, tu jest drugi kabel. Oba wychodzą stąd. Więc co, na dobrą sprawę? Co, tu jest jakieś inne rozwiązanie? Na przykład może trzeba by zahaczyć oba te. A to ciekawe. Ciekawe jest to, że on tak naprawdę... No bo co tu się zmieniło? No, oba rozwiązania są poprawne, tylko że zahaczyłem również o tę. Tą moją tutaj przestrzenią. I okazało się, że on połączył te pary i w ten sposób inny kabel się rozmontował, inny kabel się podświetlił i proszę bardzo, mamy wyjście. No, i o to mi chodziło. Chodziło o to, żeby zdobyć tutaj przejście gdzie indziej, tylko teraz, moi drodzy. Jestem ciekawy, co by się stało. Zobaczmy, które jeszcze z tych paneli mają boczne wyjścia. Ten panel ma boczne wyjście. Czy my jesteśmy w stanie na przykład poprowadzić ten panel, że tak powiem, na bocznicę lewą? Czy to jest wykonalne? Sprawdźmy. No to w sumie tak też może. Aha. W sumie jakim cudem... Dlaczego ja kombinowałem gdzieś naokoło, skoro mogłem pójść prosto? Też mi pisaliście w komentarzach, że czasami moje rozwiązania są o wiele bardziej skomplikowane niż powinny być. Moi drodzy, każdy ma swój jakby system rozumowania i oczywiście, że są prostsze rozwiązania na pewno wśród tych paneli, ale no to wszystko zależy, jaki człowiek ma pomysł, więc to nie jest tak, że zawsze będę miał najoptymalniejsze rozwiązanie. Nie, no aż tak genialny to... Kurczę, chciałbym być aż tak genialny, ale niestety nie jestem. Wierzcie mi. Dobra, w każdym razie teraz właśnie uruchomiłem... Siema! Co by się stało? Ciekawe, co by się stało, gdybym tam stanął w ogóle. Właśnie sobie teraz otworzyłem mostek na inną stronę. Jestem ciekawy. No właśnie, wydaje mi się, że jak teraz bym odwrócił to z tej strony... Moment, bo chcę zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie dojdę. Jakieś na przykład, nie wiem, sekretne miejsce, może jakiś mały plenerek, albo coś w tym stylu. Chyba jednak nie. Więc jak teraz odwrócę... Tutaj... Odwrócę tutaj przejście, czyli... Chyba się zgubiłem w końcu. Chyba Jak to miało być? Tak miało być chyba? Tak? Dobrze. Jak sobie obrócę z tej strony, proszę bardzo, no to dzięki temu teraz mogę sobie tutaj pójść. I teraz jak włączę tutaj plenera, ale zaraz. No fajnie, że zrobiłem sobie skrót, tylko że co mi to dało? No właśnie, co mi to dało? Czy ja mogę stąd na przykład to odczepić? I na przykład, żeby to poszło tam? Albo coś w tym stylu? No bo fajnie, znalazłem sobie dojście tutaj, ale to dalej nie przyspiesza mi jednak podróży tam. Natomiast, no nie, no tego nie można tu odczepić, bo to nie jest przymocowane tutaj w żaden sposób. Dobra, to jakoś chyba będę musiał wykombinować jeszcze, jak to otworzyć. Może układ z tamtych, może ten układ jakoś da się przemielić, tak, żeby móc to przerzucić tam. Ale zanim będę się tamtym martwił, to chciałbym jeszcze wykonać tutaj parę takich rzeczy, więc dzisiaj w planach, moi drodzy, jest przede wszystkim wykonanie wszystkich zabawek gwiazdkami, a jeżeli czas pozwoli i nie, rzeczywiście nie spędzę nad tą grą zbyt dużo czasu, nad tym odcinkiem, to będę chciał pójść dalej, znaczy powracać do kamieniołomu, tam zostawiłem parę rzeczy i może w bambusowym lasku odkryć, gdzie prowadzi ten różowy kabel, bo dostałem od was hinty, gdzie mogę go szukać, a mnie cały czas ciekawi, gdzie ten kabel jest, więc jedźmy, spróbujmy wykonać to w sprawnym tempie. Dobra, czyli tak. Gdybym miał brać pod uwagę tylko Tetris, to byłoby gites. Ale mam brać nie pod uwagę tylko samego Tetrisa, mam wziąć jeszcze pod uwagę... Kurczę... Gwiazdki. No więc właśnie. Więc jak wziąć pod uwagę jednocześnie gwiazdki, prawda? Gwiazdki i Tetrisa tutaj. Chyba wydaje mi się, że w ten sposób... Dobra, może tak. Tutaj ewidentnie widzicie, to pokazuje mi, że tutaj 3 i tutaj 2 to jest... mindfuck. To nie jest chyba odpowiednia ścieżka. Wydaje mi się, że muszę je zamienić miejscami, czyli... muszę zrobić taki manewr, że uznać, że tu jest 2, a tu jest 3. O! Dobre. Podobało mi się to. Bardzo fajne rozwiązanie, czyli widzicie, no mogą się... w tej przestrzeni po prostu muszą zmieścić się 2 figury, jednocześnie muszę zawrzeć tę figurę. Tak działa Tetris, prawda? Więc teraz trzeba wykombinować, jak to zrobić z tymi zabawkami. Wydaje mi się, że Tetris... ciekawe, dlaczego te panele są zielone. Może one prowadzą do nieoficjalnej ścieżki na przykład. Jestem ciekaw, co jest na samym końcu tam, co tam na nas czeka. Może jakiś sekret. Może coś. Więc teraz pomyślmy, jak ugryźć to ciastko. Czy ja mogę połączyć w jakiś sposób te 2 elementy? Tu może być 3 i tu może być to. O, właśnie. To mogę tak połączyć, tylko widać, że tu jest przerwa. Tetmajer, więc nie. Ta 3 jednocześnie, bądź ta figura, musi zahaczać o to. Więc nie może być to, bo tutaj jakby był ten o. Jakby miał być ten trójkąt, to już dupa, nie? Więc tutaj nie może być trójkąta. Więc może być ten trójkąt tu i tu i tu. Tylko, że tu nie zahaczamy o to. No to trzeba znowu pomyśleć. Chyba mam? Prawie. Powiem wam szczerze, że mam to prawie, ponieważ muszę zbudować o. Taką figurę, nie? Czyli tu jest połączenie trójki, tego, nazwijmy to trójkąta i trójki prostej, tak? Tutaj jest trójkąt, a tutaj jest 3. Tylko muszę to chyba zrobić z drugiej strony, żeby móc dostać się do wyjścia, choć to też nie jest pewne. Czy aby na pewno? Zaraz, co ja w ogóle wymyśliłem? A nie, ja dobrze wymyśliłem, tylko że... no, dobrze wymyśliłem, tak! Wystarczyło tylko, wystarczyło tylko zmienić kąt prowadzenia linii, tak? W sensie w ogóle drogę prowadzenia linii. Spoko, to była fajna zagadka, ta mi się bardzo podobała. Dobra, teraz mamy obrotowe L. Czyli rzeczywiście tutaj potwierdza się teoria, że trzeba tak kombinować, żeby te figury łączyć ze sobą. Jak znam życie, tutaj będzie trzeba to zrobić w podobie, tylko na pewno musi być ta figura tu wzięta, tak? A ta figura może mieć jak? Może wyglądać tak, może wyglądać tak. Aha, są tylko 2 opcje, jak może wyglądać ta figura. Czyli tu powinno pójść szybko, bo nie ma za dużo opcji. Ale niby mogę ją obracać, tylko że tym nie mogę obracać. No to co mi z tego obracania? To jest jakaś ściema. Jak tu mam 4 w linii, to nie mogę tego obracać. Bo tak już będzie ingerował w mojego Tetrisa. W moją laskę będzie to ingerowało, że tak powiem. Więc tak czy siak będę musiał to jakoś poprowadzić... Tylko właśnie, jeżeli gwiazdka ma być częścią tych figur, znaczy inaczej, tutaj gwiazdki, jak widzicie, nie były częścią figury. Tutaj gwiazdki nie były częścią figury. Tutaj natomiast nie ma innej opcji, chyba musi być gwiazdka częścią figury. Chyba że mogę to jeszcze jakoś przestawić. A, mogę zrobić, zobaczcie, niekoniecznie, byłem w błędzie. Mogę też pójść figurą tak, prawda? Ewentualnie mogę pójść figurą tak i tutaj laska na dole, bo wszystkie wtedy te figury się trzymają sobą. To wcale nie była prawda, że ta laska to musi stać w tym miejscu. Już cofam swoją głupią myśl. Tylko trzeba teraz pomyśleć, jaki kształt figury obejmie je obie. To, jak pójdzie tu i to pójdzie tu, to nie obejmie. Jak to pójdzie tu, to obejmie to i nie obejmie tego. Kurde! Może trzeba potraktować w końcu te figury z osobna. Powiem wam szczerze, nie wiem. Ja naprawdę mam jakieś klapę na oczach. Przecież ewidentnie stoi to przede mną. Tu jest L, a tu jest 4. To jest ta figura. O Boże. Czasami powiem wam szczerze, że naprawdę najprostszych rozwiązań nie... Jeszcze, kurde, mi spadło. Najprostszych rozwiązań czasami po prostu nie widzę. Nie wiem, jak to się dzieje. No przecież to było... To jest szukanie, kurczę, modelowanie i patrzenie. No, wybaczcie mi, ale... miałem pewien po prostu przyćmok. Przyćmok mózgowy i zobaczcie, teraz mam ścieżki boczne. Tutaj, kurna, znowu leżą jakieś zabawki. Moim zdaniem. Tutaj znowu leży jakiś materac. Tam... Tu jest tajny panel. Dobra, a tutaj... Chyba nic nie ma. A przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż tutaj na górze jest jakiś domek. Może na ten domek da się wejść. Jakimś cudem. W każdym razie widzicie, że tutaj jest przejście na drugą stronę. Trzeba tylko nauczyć się, jak to rysować. Chociaż wygląda na to, że... ten kształt jest na tyle charakterystyczny, że... Chyba dałoby radę wymyślić jakieś tu przejście, które dzieli... Na przykład, gdybyśmy chcieli pójść na górę... No, co to w ogóle robi? Jakoś tak to wygląda. I potem to idzie tak. Aha. Spoko, tylko to wcale nie podzieliło tego. I w ogóle źle to narysowałem, bo to powinno być tak. Czyli ta figura musiałaby iść prawdopodobnie w ten sposób, bo wtedy dzieli ładnie o. A czy ja wiem, czy to dzieli ładnie? Jak w ogóle zaaplikować tę figurę? Okej, dobra, w taki sposób. Tylko trzeba to zrobić inteligentnie, tak? Czyli jak mamy tutaj przejście, to trzeba by to wykombinować pewnie w ten sposób i srób. Okej. Dobra. Zrozumiałem, tylko chyba nie chcę iść w tamtym kierunku, bo to mnie raczej nigdzie że tak powiem, nie wypluje. Ja bym chciał przestawić to tak, żeby to poszło w tamtą stronę. Czyli chciałbym to zrobić w ten piękny, tutaj deseń, tak właśnie tam, bo chcę iść do tego, kurczę, tamtego panelu, który jest porzucony, żeby znowu go zaliczyć. O kurde! I teraz zobaczcie, ta trójka jest koloru gwiazdek. I teraz pytanie brzmi, czy to oznacza, że ta trójka musi być złączona z tymi gwiazdkami? Nie! To chyba oznacza, że te gwiazdki razem z tą trójką muszą tworzyć panel, ale dla testu muszę to sprawdzić. To znaczy, nawet nie wiem, jak będę to sprawdzał. Na razie spróbuję zrobić coś takiego. I co mi to pokaże? Aha, to są dwa tego samego koloru, czyli musiałbym jedno odciąć i drugie odciąć. Tylko musiałbym to odciąć tak sensownie, żeby móc sprawdzić, co to da, jak to poodcinam w taki sposób. Okej. Teraz już to nie miga, bo to z tym jest pewnie połączone. Tylko, o kurde. To wygląda na to, jakby to miało być jednym kształtem, nie? Tylko tu powinno się być zamknięte. I trochę źle idę. Tak jakby to miało być jednym kształtem, tak? Na razie tak na żywca, wydaje mi się. To jeden kształt, a to prawdopodobnie drugi kształt po prostu. Nie? To się nie połączyło? Dlaczego on nie akceptuje tego kształtu? Pomyślmy. Jest obrót... One razem nie potrafią tworzyć kształtów? Serio? Zobaczmy to jeszcze raz. One migają, zobaczcie. One nie traktują się... Figury z tego samego koloru nie traktują się, jakby mogły sąsiadować. A gwiazdki różnego koloru w jednej przestrzeni być mogły, ale to już nie może być w jednym miejscu. Interesujące! Tak jakbyśmy mieli sprawdzić, czy zagra na przykład taki manewr. Zagrał! I? Zobaczcie, jest kreska i jest... Zaraz. Czy ja czegoś nie rozumiem, czy mój mózg płata znowu figle? To zadziałało! Taki znowu obrócony... w sumie młotek, obrócony pałac kultury. Patrzcie, nie świeci się. Czyli jest dobrze, no to dlaczego to było nie halo? Czy ja dobrze obróciłem figurę? Bardzo dobrze obróciłem figurę. O Jezu, O Boże, Stanisław. Zapomniałem, że tej figury się nie obraca. Przepraszam was bardzo, znowu lama. Jasne, nie wiem dlaczego, ale zacząłem obracać te figury. Jeszcze po prostu myśląc o tej figurze. Dobra, teraz się już skupię i dam wam prawidłowe rozwiązanie. Dobra, moi drodzy. A więc chyba mam. Wreszcie znalazłem odpowiedni kształt. To wygląda na to, że musi wyglądać w ten sposób. Dlaczego? Tak! O kurczę. Dlatego, że mamy tę figurę tutaj, tę trójczynę tutaj, a tę trójczynę tutaj. I dzięki temu dwa różowe są ze sobą, to się oddziela. Więc trzeba było nie dość, że wymyślić, z którą kropką ma się to połączyć. Na początku myślałem, że to jest z tą kropką, ale nie mogłem znaleźć dobrej figury, więc musiałem testować inne kropki. I to jest właśnie, kurczę, cały The Witness i panele, kurczę, tetrisowe głównie, gdzie trzeba różne rzeczy dopasowywać do siebie i kombinować. A tutaj już widzę, że będzie niezły wytęż mózgowy, bo jeszcze muszę odejmować taki oto kształcik. O kurde. Wygląda na tak, miało być to L tutaj i L tutaj, drugie, i teraz wycięte jeszcze z tego 3 elementy, więc jeżeli z tego odetniemy 3 elementy, to będzie słabo. Mogę odciąć jeden. A, mogę odciąć wszystkie różowe. Okej, mogę odciąć różowe, czyli na mój umysł to będzie coś w tym stylu, że tu wytnę. Albo i nie. Kurczę, najgorsze jest to, że to przechodzi tu. Że to jest już tutaj obok wyjścia, więc ja muszę tutaj jakoś to tak zamknąć, żeby ten kształt był sensowny. Ja to chyba będę musiał jednak obrócić. Coś wydaje, że to nie jest ten kształt, który powinien być. Bo to tutaj L i to tutaj L zostawia mi tutaj dziurę. A ja tę dziurę tutaj nie za bardzo jestem w stanie wyprowadzić. Bo na początku myślałem, prawda, że to taki kształt by powstał. Czy może nie dokładnie taki, bo powstałby taki, nie? No ale jak odejmiemy jeszcze 3 segmenty z tego, to można by odjąć przynajmniej gwiazdki. I jakoś to potem poprowadzić. Jakoś tak, nie? Ale to dalej nie jest to. Muszę w jakiś sposób móc tę przestrzeń zagospodarować tymi kształtami. Czyli to musi być jakieś takie L. O, takie L na przykład. I do tego jeszcze takie L. No tak, trzeba podać, że mogę odejmować kształty, więc to mogą być L, które już są ucięte. Ha! O kurde! 3 cięcia muszę dokonać, żeby to wszystko było sprawnie. To jest moja propozycja. Dlaczego? Ponieważ ułożyłem... Dobra, sprawdzę, że to zadziała. Haha, kurde, jestem genialny. Naprawdę czasem mam jakieś objawienia. Zrobiłem tutaj cięcie L, w sensie, że L ustawiłem jedno w ten sposób, tak? Uciąłem mu dynksa tu. I już mam 2 odjęte, więc zostało mi drugie L, które umiejscowiłem w ten sposób, ucinając dynksa tutaj. I w ten sposób, ucinając tutaj dynksa i tutaj dynksa, czyli robiąc tak naprawdę tutaj z tych 2 figur taki kwadrat, ucinając ten dynks, udało mi się zostawić w spokoju gwiazdki i połączyć te kształty i poszło. O kurde! Naprawdę, te zadania robią się coraz ciekawsze. A tu to już w ogóle niedługo nawalą. Ja tylko czekam, moi drodzy, na panele, które będą miały wszystkie możliwe szyfry w jednym. Ja podejrzewam, że na samym końcu gdzieś, kurna, jest taka niezła akcja, że one wszystkie są łącznie ze sobą połączone, więc pomyśl, mamy 3 obracające się Tetrisy i musimy tymi 3 obracającymi się klockami oddzielić pary różowe, zielone, różowe od zielonych i jeszcze zahaczyć o te kształty, więc pomyślmy, który kształt da radę. Moja pierwsza myśl, skoro to są 2 różne pary, to wystarczy, że z tych figur odetniemy się mniej więcej gdzieś w tej płaszczyźnie tu, odetniemy się figurami od tego, zrobimy coś w tym stylu i polecimy tu i wtedy, proszę bardzo, zaliczymy na pewno te gwiazdki, więc to w sumie nie jest tak trudne, na jakie się wydawało. Trzeba tylko coś ułożyć z tych figur tak, żeby te wszystkie 3 figury stworzyły jakiś wielki kształt. Chcę zrobić tutaj L, tutaj drugie L i tu 2. I w taki sposób to powinno chyba zadziałać, czyli chcę zrobić taki kształt i do wyjścia. Ha ha! Yeah! Yeah! I jeszcze raz, yeah! Jesteśmy w miejscu, z którego widać, proszę bardzo, ładnie jachcik, a raczej statek, bo to nie jest jacht ma żagle, proszę bardzo, to polecimy szybciutko, bo wiemy jak to robić. Proszę bardzo, kolejny tajny panel. Moim zdaniem zasłużyłem na chrupka, ale że tym razem nie mam chrupka, ponieważ co chwilę mam coś innego do jedzenia. Dzisiaj mam wafel, więc będzie chrup w wafel. Tak, więc w ten oto zamrucony sposób wyznaczyłem sobie wyznacznik mózgowy pod tytułem nie ma tu żadnego plenerowca, albo przynajmniej żadnego nie widzę. Dobrze. Zobaczmy, czy jak będę patrzył w dół przez te dziury, to coś zauważę. Może tutaj? Jakiś plenerek? Coś? Nic? Jakoś nie widzę. Tu mało tych plenerów jest, powiem wam szczerze. Tu nie widzę też żadnego, chyba że jakoś tak konkretnie trzeba spojrzeć. No dobra, czyli to jest jedna ścieżka, tak? Natomiast tu jest moim zdaniem druga ścieżka, tylko nie wiem, czy to jest ta... Bo jakiś audiolog tam będzie, czy to jest ta wysokość? A, gdzie są te? A, tutaj są multikulti. Czyli musiałbym poprowadzić teraz tak... To doszło, żeby tu narysować to w ten sposób. O, gdzieżeś poleciał, Albert? Tutaj! O! I teraz zamieniamy, proszę bardzo, kształt mojego Transformersa tu i pytanie, czy to mnie gdzieś doprowadzi? No, doprowadziło mnie na... Ło, podoba mi się ta ścieżka. Podoba mi się bardzo. I co? I nic? I już? I to była ta nagroda? Za znalezienie ścieżki? Może od spodu któreś z tych drewien będą pokazywać ścieżkę. O! Zobaczcie! Tu jest ścieżka, pod spodem. Ha! Widzicie to? Ustawiając tę ścieżkę pomarańczową, ustaliliśmy chyba, moim zdaniem przynajmniej, zrobiliśmy zagadkę plenerową. O kurde. Ale te plenery to trzeba będzie ogarnąć naprawdę dość mocno. Natomiast... Natomiast... Czy to jest coś? Czy jednak nie? Chyba nie. Natomiast kurczę. Naprawdę? Widzicie, tutaj pod spodem nie wygląda to wcale na zagadkę. No i sobie przeszedłem i nic, naprawdę, żadnej nagrody za przejście tutaj. Czy to ma być na przykład miejsce, z którego ja mam zobaczyć, że hej, jak ustawisz dobrze pomarańczowe, to będziesz mógł strzelić sobie tutaj plenerowca. Może to o to chodzi. Może akurat z tego miejsca, no z samego dołu też da radę, więc nie za bardzo kumam. Ale zobaczcie, zobaczcie. Tu jest kółko. Dobra, jest kółko z kwiatków. Ewidentnie to jest to miejsce, z którego musimy strzelić. Tylko teraz pytanie... Muszę pewnie te pomarańczowe coś doprowadzić jakoś... Z tej strony chyba, jakoś tu. Albo doprowadzić to... O tak! Dobra, ja to spróbuję zrobić, dajcie mi chwilę. No dobrze, moi drodzy, więc ustawiłem sobie na górze to w ten sposób, jak widzicie. Tak jak chciałem, czyli teraz tak, żeby dotykało tego pomarańczowego kwiatka. A teraz lecimy w to miejsce z powrotem. I uwaga, co? A już miałem strzelać focha, że to głupia zagadka jakaś. A tu proszę bardzo. Yeah! Polecieliśmy z plenerowcem. Ale moim zdaniem to bardzo zmyślnie wymyślone jest. Tylko teraz pytanie brzmi, zobaczcie. Czy tu, z tych kwiatków, tutaj nie powstaje kolejny plenerowiec? Wydaje mi się, że nie, chociaż tu... Czy tutaj na zewnątrz widzę jakiś panel? Nie, to chyba są tylko liście tutaj prześwitują, tak mi się wydaje. Chyba nie z tej strony, może z innej strony będzie gdzieś czerwone. I może z tym pomarańczowym... Nie, z tym pomarańczowym raczej się nie połączy. Pewnie z czymś innym, może, chociaż to też nie dam... Nie dam sobie, kurczę, afra uciąć, że tak rzeczywiście tak będzie działało. Tutaj nic nie było z tego, co patrzyłem, nie widziałem żadnego ukrytego dyngstwa. Także, moi drodzy, okej, zaliczyliśmy zieloną zagadkę. Tylko pytanie brzmi, gdybym przesunął to na drugą stronę, tam już byliśmy, to z tej strony może coś by to znaczyło. Jako że nie idziemy już tam i nie chcemy tu iść, bo tu już jest wszystko rozwiązane, to ja może po prostu dla świętego spokoju albo dla testu zostawię po prostu tutaj, tak, tę zagadkę, bo to jest jedyny układ, który jeszcze do niczego mnie nie doniósł. Tu dostałem, prawda, tutaj dostałem bonus. Tutaj dostałem bonus, więc teraz z tej strony może też kiedyś bonus dostanę. Może sobie to w ogóle przejdę. Czy ja stąd coś widzę? Czy to mi dało jakiś kąt widzenia na coś? Patrzcie, kąt widzenia może nie, ale jest tutaj audiolog. When we choose silence, we choose to give up the reasons not to love, which are the reasons for going to war, or continuing war, or separating, or being a victim, or being right. In a moment of silence, in a moment of no thought, no mind, we choose to give those up. This is what my teacher invited me to. Just choose silence. Don't even choose love. Choose silence, and love is apparent. If we choose love, we already have an idea of what love is. But if you choose silence, that is the end of ideas. You are willing to have no idea, to see what is present when there is no idea. Past, present, future. No idea of love. No idea of truth, no idea of you, no idea of me. Love is apparent. Gangaji, 2009. No dobrze, a więc mamy teraz miłość versus cisza, tak? O, jest, z audiologa dowiedzieliśmy się różnicę pomiędzy ciszą a miłością. Natomiast tutaj, moi drodzy, mam wrażenie, że to nie jest zagadka, znaczy to jest tak długa droga, że musi być alternatywna ścieżka, żeby wykonać tę zagadkę, tak? Wydaje mi się, że układ tych paneli będzie świadczył o tym, jaką ścieżkę będziemy musieli sobie tutaj wyznaczyć, żeby móc dostać się jak najszybciej tutaj. No dobrze, ale żeby to dokonać tego, to musimy zrobić ostatnie panele, ale jeszcze nie wiemy, jak dostać się tu, prawda? Ale widzę, że tu chyba jest jeszcze jeden panel, nie wiem, czy to nie jest jeszcze jeden panel sekretny. Możliwe. Jeszcze nie wiem, jak dostać się... Przepraszam, jak dostać się tutaj. Ale to może później. Może zacznijmy rozwiązywać te zagadki. Tu, czyli... Czyli co? Czyli na przykład... O! O! A wydawałoby się, że to jest takie proste, nie? Że wystarczy oddzielić. Tak jak oddzielę, to przecież jeszcze... Te kwiatki tu nie działały. Co zrobiliśmy tutaj? Tutaj udało się to ładnie oddzielić, bo było rzeczywiście odstęp. A co zrobić tu? Można by zrobić tak. W sumie można by zrobić tak po prostu. Spoko. Zapominam, że kwiatki to nie te. To nie te dynksy. No ale teraz mamy kwiatki po ciemku. W sensie kwiatki na czarno. Więc wydaje mi się, że to też zadziała. A jednak nie. Dlaczego to nie działa? Na logikę. Może dlatego, że jest tutaj dużo czarnych. Po prostu. Czy gdybyśmy zrobili tak? No właśnie. On jest głupek traktowany jako wspólnota. Jako wspólnota, więc jeżeli to jest para, to ta para nie może być z niczym innym tego samego koloru połączona. Okej. Nauczyłem się znowu czegoś nowego, wydaje mi się. A tutaj jest jeden sam, no ale on jako parę swoją będzie chyba traktował te czarne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że oni stworzą parę. Nie! To jest ciekawe. To z czym on będzie tworzył... Czy on będzie tworzył parę z czymś takim? Ja chcę sprawdzić. Tak! O kurde! No ładnie. Czyli będę musiał po prostu zabrać jeden, prawda, jeden klocek tego samego koloru. Ha, 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 ha. Szukasz partnera, gwiazdeczko? Najwyraźniej. Czyli... Ten pomysł nie był głupi, gdyby nie to, że cały czas mam nieprzedzielone tu. Muszę to skończyć w ten sposób, więc wydaje mi się, że jakoś... Jakoś może tak? Nie, zaraz, bo tu odciąłem. Może jakoś... Kurde. Albo coś kombinowałem, że może polecę tak, prawda, odetnę i sru polecę, tak? I będą odcięte. Teraz wszystko jest pięknie, tylko że oni nie są połączeni. Ze sobą. Mimo takiego odcięcia. Dlatego tak myślę... Jak to sensownie odciąć? Dobra. To już wygląda lepiej. Chyba tak. Kurde, czemu nie? Może dlatego, że to musi być... To ciekawe, bo to nie ma do... Zobaczcie, to nie ma dostępu. Okej, to nie ma dostępu faktycznie do pary, tylko że w tym przypadku czarne graniczy w jednej przestrzeni z białymi, dlatego. Więc wystarczy to zmienić lekko, czyli po prostu poprowadzić to w ten sposób i to już będzie git. Tak jest! Okej! Taki prosty panel? Przepraszam, czego ty mnie tu będziesz uczyć? Są trzy elementy. Nie no, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To ciekawe. Ten musi być połączony z białym, więc moim zdaniem powinno być tak. A no właśnie, no. Na początku strzelałem, bo myślałem, że będzie jakaś zupełnie nowa technologia, ale okazuje się, że nie. Jest logika. Czarny musi być oddzielony od białych, a białe musi stworzyć parę... Znaczy, to musi mieć swojego partnera. Tak? Tylko na razie nie widzę żadnych, kurczę, przejść prawą stronę. A już trochę tych paneli rozwiązałem. No to jestem ciekawy... Jestem bardzo ciekawy, co oni wymyślili z tą czasówką. Może jakiś skrót jest gdzieś. Dobra, czyli muszę połączyć to z tym, ale te muszą być osobno. Bo rozumiem, że nie można ich łączyć ze sobą. Też się plują. Tak, dobrze. A można zrobić tak. Czemu nie? Aha, nie można zrobić tak. W pożądalu... No tak. Muszą być te wszystkie trzy kolory od siebie odcięte. A jednocześnie różowe muszą być ze sobą. No nie, tu już nie odetnę, prawda? Tu już w ogóle pogrzmociłem, bo nie od... Muszę jakoś odciąć te diabelstwa. Może tak. O! To ma sens. Tak, dobrze. Cały czas mamy jedną ścieżkę. Interesujące, dobra. Czyli teraz ci muszą być partnerami ze sobą pewnie. Musiałbym polecieć pewnie... Jak polecę tak, też dupa. Nie dupa. No tak, bo przecież one są z innego koloru, więc one mogą ze sobą być... Mogą sąsiadować. Wszystko się zgadza. Okej, dobra, jest git. Dobra, następne. To musi być połączone z tym? Czyli nie mogę tego odciąć, bo to musi być połączenie z tamtym. Czyli muszę zrobić... Jakiś, kurczę, taki manewr. To już powinno śmigać? Nie, bo nie oddzieliłem różowego od zielonego. Jak oddzielić różowe od zielonego, żeby tamten... Ten szmergiel był w ogóle... Jesteś nieatrakcyjny, spadasz. Nie grasz. Nie grasz z nami. Chyba żeby to zrobić... Tak... O, wymyśliłem. No to ma sens, tak? Ale nie doprowadziłem jednak do końca. O! Czyżby? Haha! No właśnie, trzeba było polecieć w drugą stronę i odciąć dziadostwo. Dobra! Pięknie, ładnie. No i mamy w końcu... Bo co z tego, że mamy, kurczę, odnogę, skoro... Tu jest jakiś cheat. Tu jest jakaś opcja ogólnie, powiem wam szczerze, no bo jakim cudem mam, kurde lebele, zdążyć z tym timerem, lecieć po prostu przez całe tutaj terytorium, żeby tu zdążyć na czas i cały czas mnie intryguje tamto miejsce. Prawda? Tu mamy... A tu mamy jednak więcej paneli. Nie, to może jednak się uda. Aha, bo pewnie będziemy musieli pójść aż tam. Albo tam sobie normalnie pójdziemy i będzie dalszy ciąg, a będę musiał wymyślić specjał, żeby dostać się do tego... boksu tutaj, ale to za chwilę. Na razie spróbujmy te wszystkie panele rozwiązać. Ty potrzebujesz jakiegoś partnera, więc strzelam, że może to być w ten sposób. Jednocześnie musimy odciąć coś takiego. I? Czy to ma sens? Czemu nie miało sensu? Powiem wam szczerze, chyba nie zauważyłem, co dokładnie narysowałem. Czemu to nie miało sensu? Aha, nie, zaraz. Przecież to ma sens. Aha, bo nie. Tak, bo ten różowy nie jest odcięty. Dobra, ten różowy nie był odcięty. Dobra, chyba powinno to być tak. Czyli prosty po prostu... Mogę nawet polecieć tak. W ten sposób po prostu mogłem polecieć, nie? Nie był odcięty. Dobra, jest odcięty. Pewnie będzie można to rysować... wygląda na to, że jest wiele sposobów na narysowanie to, ale na razie spróbujmy zrobić ten właściwy prosty. Prosty sierpowy. No i teraz co? Te muszą być połączone ze sobą. To może być ambitne. To ma sens. Tak, to ma sens. Okej. Nawet mogłem to przeprowadzić w ten sposób prawdopodobnie też. Tak. No widzicie. Okej. No i teraz mamy kolejne przejście. Widzę, że cały czas chyba idziemy na... Cały czas idziemy w tamten kierunek. Tak, tam cały czas one się... Cały czas się powielają, czyli rzeczywiście... Sporo będzie tego, jak uda się to przerzucić, bo na razie gdzie mamy przejście? W sumie mamy jedno przejście tu. To być może w połączeniu... Może gdyby obrócić ten panel na tę stronę, to dałoby radę je połączyć ze sobą, bo są w końcu pomarańczowe. I wtedy uda się zdążyć. Możliwe. Niemniej jednak, na razie i tak chcę rozwiązać wszystkie panele, które są tutaj. O kurde. To teraz... To jest dobre? Nie jest dobre, bo te nie są rozłączone, czyli... Coś w tym stylu? Nie. Czemu nie? Przecież są połączone ze sobą. Aha, tylko mają... Aha! Ciebie mają tutaj. Koleżko. Powiem wam szczerze, że uwielbiam rozwiązania, które są po prostu banalne. Wystarczyło poprowadzić krecha do przodu. Ponieważ to są osobne przecież osobne kolory. O Boże. Prawda, czasami te zagadki są... To jest taki uśmiech pewnie, takie puszczenie oka w sensie, a kombinowałeś, szukałeś drogi gdzieś po bokach, a to wystarczyło puścić prostą krechę do przodu. Aha. To też jest ciekawe, powiem wam szczerze. Mamy 3 gwiazdki, czyli pewnie trzeba będzie połączyć to z tą gwiazdką, ale jednocześnie jeszcze je oddzielić od siebie. Oddzielić od tych czarnych. O Boże. O rany. Czyli muszę zrobić tak. Moim zdaniem to jest... No nie ma innej opcji, muszę to tak oddzielić. A co dalej? Chyba tak da radę. O, okej, wyglądało na skomplikowane, ale jednak nie było. Mamy dokładnie ten sam układ, tylko że gwiazdki są w innych miejscach. Ale czy mój układ sprawdzi się dla tych gwiazdek? W sensie ten poprzedni. Czy on się tu sprawdzi? Wygląda na to, że się sprawdzi. Mogę dokładnie tak samo przeprowadzić tutaj. Czyli tak. A nie. No nie. Faktycznie nie, bo muszę oddzielić też... No właśnie, teraz muszę oddzielić czarne od białych, czyli teoretycznie muszę skończyć jakoś idąc tak pewnie. Jak znam życie. Albo... No, muszę jakoś oddzielić ten czarny od tego... Na pewno musi iść tędy kreska, tak? Czyli tak. Już wygląda na bardziej zaawansowaną technologię. No bo te gwiazdki nie są oddzielone od siebie. Czyli, no, jakkolwiek tak pójdę, to już jest dupa. Tak już nie mogę iść. No muszę coś zrobić. To jest... Żeby oddzielić tego czarnego od tych białych, to nie ma innego bata. No to musi. Te dwie tutaj, o co teraz rysuję, o to i to, musi tu być, kurde. Więc teraz trzeba pomyśleć, jak to poprzedzielać, żeby te gwiazdki jeszcze się zgadzały. O! Czyżbym miał jakiś pomysł, który może być sukcesem? Ja mogę je połączyć? Pewnie nie. No tak, nie mogę ich połączyć, ale to wygląda dobrze. To dobrze rokuje. Tak mi się przynajmniej... Tak czuję, że dobrze rokuje. Że tak se rymnę. Ale... Ta gwiazdka musi mieć parę. O kurde! Zobaczcie, jakie to jest sprytne. Poleciałem tutaj, oddzieliłem to i to jest chyba to rozwiązanie. O kurde! A, czyli to, co się wydaje, kurczę, oczywiste, to wcale takie nie jest. Widzicie, musimy oddzielać również białe, bo tu są gwiazdki, tu są dwie gwiazdki, tu są czarne, a tu są białe oddzielone. Spoko. Bardzo fajne zagadki, naprawdę. Coraz ciekawsze, mózg wysilają, normalnie tak już się moje zwoje pokręciły, że za chwilę będzie po prostu niezła parówka. A teraz co tu się dzieje? Teraz znowu jest jakiś, kurde, Kyrie Eleison. Co tu się dzieje? Może spróbujmy polecieć tak samo? Jakoś tak? Czy to ma sens? Nie. Nie ma sensu, bo to nie... O kurde, to teraz trzeba znaleźć... No dobra, trzeba znaleźć połączenia dla tych gwiazdek, bo teraz te dwie gwiazdki... Nie ma bata! Muszę robić pary połączone z czarnymi, więc wydaje mi się, że... No, gdybym miał iść tak, to już byłoby genialnie. Nie mógłbym pójść tak. O Jezu, tu musi być taka pętla, żeby ten czarny się oddzielił. No właśnie. O kurczę, no nie mogę. Dobra, jest ciekawie, jest ciekawie. Mózgi płoną. Mózg na ścianie. Dobra. Wygląda na to samo. Znaczy... wygląda jakbym znowu musiał... Kurczę, muszę oddzielić... muszę oddzielić od siebie te gwiazdki. Czy to ma sens? Nie ma sensu. Czy to ma sens? Ma! Nie ma sensu. Tak, bo to jeszcze ten biały nie jest oddzielony. Dobra, moi drodzy, chyba mam. Więc założenie, że te dwie gwiazdki miały być razem, moim zdaniem jest błędne, bo nie ma szans połączyć tych dwóch, oddzielić tych dwóch gwiazdek żadną kreską, w żaden sposób, bo jeszcze mamy tego pędraka tutaj, więc trzeba było jakoś pewnie pomyśleć, połączyć je inaczej. I właśnie dzięki temu myśleniu, temu założeniu udało mi się znaleźć chyba coś w tym stylu. I zobaczcie. Tak! Dało radę! Mamy oddzielone te dwie i tego od nich wszystkich. O kurde. No, powiem wam szczerze, wymyślili? Zdecydowanie zasłużyłem na wielkiego chrupaka, więc sobie go teraz zainicjuję. O tak. Okej. O, mam widok na zagadkę, ale to nie z tej... nie z tej strony. I zobaczcie, tutaj mamy posąg. Ja tego posągu wcześniej nie zauważyłem. Jak to się stało? No nie zauważyłem go. Nigdzie, w żadnym miejscu tego tutaj Zbigniewa. Natomiast... to też wygląda trochę jak jakaś ścieżka. Natomiast co możemy tu zrobić? Czy ja mogę wejść... tutaj coś jest? Zanim wejdę tam na górę? Mam oczywiście jakąś wieżę. Pewnie tam jest laser kolejny. Audiologów tu nie widzę. Zobaczmy, co jest na górze. Aha! Jest laser. Ale co trzeba zrobić, żeby ten laser odpalić, moi drodzy? Ano! Żeby odpalić ten laser, to muszę wykonać czasówkę. Tak? Więc... wygląda na to, żeby tam się dostać i odpalić laser, muszę coś tu pozmieniać, tak? Czyli prawdopodobnie, gdzie jest przejście? Tu jest przejście, więc to muszę zmienić tak. Tę zagadkę muszę zmienić tak, żeby tutaj została z tej strony. Czyli jakimś innym pewnie haczykiem trzeba polecieć. Okej, chyba wiem. Chyba jakoś tak muszę to przeprowadzić. O, żeby... co miało partnera, ale teraz nie będzie miał jednego partnera. Teraz nie ma jednego partnera, kurde. Chyba muszę w drugą stronę to poprowadzić, żebyś miał partnera. O... tu oddzielić. O. I teraz masz partnera. Świetnie. Tylko, że ja nie chcę w tam... nie chcę? A może ja chcę w tamtą stronę też? Ej, ja też chcę, tak, bo to idę do tamtego posągu, którego było widać tylko z tamtej strony. Przynajmniej tak tworzyło taki kształt. Dobra. No to mam odpowiedź na lewą stronę, mam odpowiedź na górę. Jeszcze nie mam odpowiedzi na prawą stronę, bo chyba muszę inaczej poprowadzić ścieżkę, żeby tam móc się dostać. No ale zobaczmy. Tutaj jest ten... no właśnie, widzicie, taki posąg, który nie do końca, nie z każdej pozycji przypomina, to jest po prostu drzewo. Drzewo Poznania dobra i zła, nie. Drzewo Wrocławia dobra i zła, ha, ha, ha. Dobra, nie, ogólnie rzecz biorąc, to coś musi mi tu ułatwiać, ale pytanie co? To tylko zdobycie... no Jezu, może tylko i wyłącznie zdobycie tego sekretu. Ha! Jest planerówka! Proszę bardzo, planerówka poleciała. Tu mamy... czy ja mogę z tego kolesia coś strzelić? Pewnie nie. On przypomina po prostu postać. Może tam na dole nic nie ma. Może tam nic tam zabrać się nie da. Pewnie nie. Pewnie ona to była tutaj stworzona, to miejsce głównie po to, głównie zaznaczam słowo głównie, nie głównie, żeby zrobić tamtą planerówkę. Tak? Każde miejsce do czegoś jest. Ono nie jest raczej postawione tak tylko, żeby sobie stało. No dobra, to teraz muszę znaleźć, kurczę, jeszcze jedną alternatywę. Chyba rzeczywiście tam było tego więcej, ale wydaje mi się, że to jest ostatnia zagadka. Znaleźć przerzutkę na prawo, tu obrócić tę część, przerzucić na tę stronę. Chyba. A może nad nie będę musiał przerzucać, zaraz zobaczymy. Być może nad nie będę musiał przerzucać, ale Znaleźć jeszcze dojście z tej strony. No pewnie muszę zrobić tak. O, no właśnie, może po prostu w ten sposób. I chyba to da radę. Haha! No właśnie, trzeba było tylko pomyśleć, jak walnąć tę tutaj zabawkę. No więc właśnie, dla mnie genialne jest też to, że oni musieli, przynajmniej chyba Jonathan musiał się namyśleć, jak zaprojektować te kropki, żeby móc zrobić właśnie takie przejścia na 3 strony. To nie było, moim zdaniem to nie jest takie proste, jak się wydaje i może faktycznie, zobaczcie, mam dokładnie rozstawione zabawki, czyli chyba jesteśmy w domu, moi drodzy, teraz możemy walnąć czasówkę. I mamy teraz spokojnie mnóstwo czasu, żeby tam wejść. Dzień dobry. I strzelić... A, ja mogę sobie też z tej strony otworzyć, no właśnie. I strzelić, proszę bardzo. Piu! I idzie laser. Czasem jest sprawdzę, czy tam jakiegoś plenerowca albo czegoś ukrytego. To jest tylko lampka. Nie, widzę, że nie ma, więc można teraz spokojnie sobie stąd wyjść. I obserwować, moi drodzy, jak laser strzela w górę. A ja sobie po prostu spałaszuję do końca swój wafelek zwycięstwa. I szrum! No i drodzy, uruchomiliśmy 5. laser. 5. laser, nie wiem ile jeszcze ich zostało. Na pewno został jakiś... A może ze 2 albo 3 może zostały. Nie mam pojęcia, ile łącznie jest laserów. Nigdzie to nie ma napisane. W każdym razie... No ja tam z siebie jestem dumny, powiem wam szczerze. Naprawdę dużo tutaj znaleźliśmy. Ewentualnie można by jeszcze posprawdzać, czy przypadkiem te panele od spodu, na przykład ten różowy panel może od spodu ma jakąś planerówkę, ale oczywiście planerówki będziemy zaliczać w bonusach. Jeśli wam się film podobał, pamiętajcie zostawić lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja wam pięknie dziękuję. To był kolejny odcinek z The Witness. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia niedługo w następnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!